kupował książki naturalnie u księgarzy gdańskich. Wiemy przecież, że w tym czasie wielu księgarzy działało, sprowadzało bardzo interesujące rzeczy. Wiemy to na podstawie anonsów zamieszczanych w prasie ówczesnej. Kupował też u Hagen, jak wiemy, na podstawie zachowanych w archiwum państwowym rachunków, także poza granicami, chociażby w Bordeaux, w Paryżu. Ale największy zrąb swojej biblioteki zakupił w 1795 roku na aukcji podczas licytacji słynnej biblioteki Heinricha Wilhelma Rosenberga, który właśnie w tym roku zmarł, i jego księgozbiór, jak to było zresztą wówczas w zwyczaju, był po prostu rozprzedawany. W każdym razie Upphagen, umierając w 1802 roku, był właścicielem najważniejszej oświeceniowej prywatnej biblioteki w mieście, liczącej ponad 10 tysięcy dzieł w ponad 15 tysięcy woluminach. Księgozbiór był dla niego, co bardzo ważne, nie tylko pięknie stojącym na półce dziełami, które można czytać i oglądać, ale był dla niego warsztatem pracy naukowej. Ale nie tylko. Za chwilę powiemy o jeszcze jednym wykorzystaniu tego księgozbioru. Ta historia, którą czerpał z ksiąg gromadzonych, rękopisów, map, planów gromadzonych w swoim księgozbiorze, ta historia znalazła odzwierciedlenie na kartach jego traktatów historycznych. W 1803 roku, proszę Państwa, już po śmierci właściciela, sporządzony został rękopiśmienny spis biblioteki, który jest zachowany w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Niestety jego następcy nie żywili już tej pasji ani naukowej, ani nie gromadzili, nie poszerzali już księgozbioru. Tak więc ten księgozbiór, co też bardzo istotne i ważne, zachował się w tym kształcie nadanym mu przez właśnie właściciela. Rodzina Upphagenów zaoferowała pierwszy raz w 1846 roku księgozbiór miejskiej bibliotece. Wówczas do przekazania tego księgozbioru w depozyt nie doszło. Stało się to dopiero w 1879 roku. I księgozbiór ten jest z nie tak znacznymi ubytkami zachowany do dnia dzisiejszego. Ma wydzieloną sygnaturę. Był depozytem cały czas przez okres do 1945 roku rodziny Upphagenów, nigdy nie przeszedł na własność biblioteki. Ma wydzieloną sygnaturę UPH, w związku z tym bardzo łatwo jest jakby śledzić, jak ten księgozbiór wyglądał. Możemy do dzisiaj ze wzruszeniem robić, czytając czy przeglądając poszczególne dzieła, czytać robione na marginesach przez Upphagena notatki, możemy zapoznawać się z podkreślonymi fragmentami, a niekiedy nawet z korektami tekstu drukowanego, które Johann Upphagen na marginesach książek swoim drobnym pismem czynił. No tak, dzieła znajdujące się w jego bibliotece nie tylko służyły do pisania traktatów, ale także stały się podstawą do tego, żeby stworzyć dekoracje w jego domu. W tym domu, w którym obecnie jesteśmy. Przechodzimy więc do przedstawienia naszego bohatera jako erudyty. W każdym z wnętrz mieszkalnych, ale także w sieni klatce schodowej znalazły się przedstawienia, których pierwowzory można odnaleźć w zbiorach jego biblioteki. W tym miejscu musimy kilka słów powiedzieć o tym, że w XVIII wieku zapanowała istna mania czy pasja kolekcjonowania. Kolekcjonowano więc antyczne wazy, czynił to na przykład chociażby Potocki w Wilanowie i stąd mamy tam tą wspaniałą kolekcję. Zbierano antyczne rzeźby, mitologiczne przedstawienia. Wpływ na takie zainteresowanie oczywiście miały elit intelektualnych, miały odkrycia i wykopaliska dokonywane na terenie Grecji, Rzymu, ale także Azji Mniejszej.
Upchagen włączył się w ten nurt zainteresowań starożytniczych. Mówiliśmy o tym, że języki starożytne były jego wielką pasją i był ich znawcą. Starożytność była w ogóle dla niego istotna, jednak włączył się w ten dyskurs inaczej. Nie kupił kosztownych, antycznych obiektów, był Kalwinem. Postąpił więc inaczej, sięgnął do półek swojej biblioteki, do dzieł encyklopedycznych, relacji z dalekich podróży, albumów z widokami sentymentalnych parków i ogrodów, dzieł przyrodniczych. Później wystarczyło już tylko znaleźć malarzy, by ożył ten wspaniały świat. Spójrzmy na kilka przykładów. Tutaj mamy jedną z płycin znajdujących się pod oknami dużej jadalni, czyli sali, która leży po przeciwnej stronie salonu, w którym w tej chwili jesteśmy. Ozdabiają je przedstawienia, sceny militarne zaczerpnięte z kolumny Trajana. Na innej ścianie przedstawiona została też w dużej jadalni, przedstawiona została scena rzymskiej uczty. Pierwowzorem graficznym dla tego zespołu Boazeri było wielotomowe, encyklopedyczne dzieło Bernarda Monfacona, wydane w Paryżu w początkach XVIII wieku. Inne dzieło posłużyło do namalowania scen w salonie, w którym w tej chwili jesteśmy. Niestety akurat fortepian i nasz ekran, stojak do ekranu, przesłaniają Państwu to, ale możecie zobaczyć Państwo oczywiście tutaj pestum na obrazku. Thomas Major wydał w Londynie w 1768 roku dzieło, w którym właśnie o odkryciach tych wspaniałych greckich świątyń na terenie Półwyspu Apenińskiego relacjonował i Upchagen sobie właśnie zażyczył namalowanie tego rodzaju przedstawienia. Jak Państwo widzą, naturalnie malarz musiał troszkę sztafażu z uwagi na wydłużony kształt płyciny dodać, ale sama świątynia została przedstawiona bardzo wiernie. Kolejne dzieła, które znalazły się na boazeriach w salonie, to przedstawienia, tutaj po lewej stronie widzicie Państwo dwa przedstawienia. Jedna to Palmira, która znalazła się później pod oknem wschodnim, czyli po tej stronie salonu. Tutaj odwołał się do znanego nam już, pokazywanego przeze mnie dzieła Bernarda Monfacona. Natomiast prawdopodobnie uwzględnił także wcześniejsze relacje Williama Halifaxa. To zostało połączone przez niego i Palmira została przedstawiona. Natomiast na drugiej widoku widzimy Persepolis, ruiny Persepolis, które możecie Państwo oglądać na płycinie pod oknem zachodnim, czyli tam, gdzie stoi pan Upchagen i nawet palce pokazuje w tym kierunku. To są te rzeczy, które znalazły się właśnie tą prostą jakby metodą. Upchagen wszedł w ten dyskurs ze starożytnością, ale przecież nie tylko, bowiem kiedy będziecie Państwo wschodzić w dół po naszym wykładzie, zapraszam, żebyście Państwo zaszli do herbaciarni. Tam bowiem zostały przedstawione ryciny znajdujące się w relacji z podróży do Chin wysłanników kompanii wschodnioindyjskiej wydanej w XVII wieku przez Johanna Nichofa w Amsterdamie w 1669 roku. Nazywa się to, znowu bardzo długi tytuł, tutaj Die Gesandtschaft der Ostindischen Gesellschaft, właśnie do tych krajów wschodnich. Ta relacja, z kolei inne przedstawienia z dzieł przyrodniczych, chociażby ptaki namalowane w pokoju muzycznym, Seligmana, dzieła ornitologicznego. To wszystko mógł Upchagen po prostu zlecić na podstawie swojej biblioteki. Proszę Państwa,
Ale Johann Hagen naturalnie funkcjonuje w naszej świadomości jako wybitny bibliofil, erudyta, autor traktatów naukowych. Jego imienia przecież wręczana jest corocznie nagroda dla młodych naukowców. W tym roku także zostanie taka nagroda w początkach lutego tradycyjnie dwóm młodym osobom wręczona. Ale przede wszystkim kojarzymy jednak Hagena z Gdańskiem i z domem jego, z jego tutaj willą i kilka obrazków, żeby przenieść Państwa w klimat XVIII wieku, pozwalam sobie pokazać. To oczywiście znane Państwu pewnie dobrze ryciny Dajsza, które ukazują tą panoramę czy miasto z tego czasu, w którym Johann Hagen w Gdańsku działał, funkcjonował. Pokazuję je po to, żeby opowiedzieć Państwu teraz troszkę o domu Hagena. Ale zanim Hagen w 1775 roku nabył swoją kamienicę, mieszkał, proszę Państwa, obok dworu Artusa w tak zwanym starym domu ławy. Tutaj ten dom widzimy. I z tego domu przeprowadził się po 8 latach od nabycia do swojej nowej siedziby. Tą siedzibę zresztą przez wiele, wiele lat kończył udoskonalał. Jej efekt widzimy przechodząc przez dom Hagena. Tutaj wkraczamy już na ulicę długą, pokazaną przez Dajsza z bramą długą uliczną. I wreszcie znany Państwu też doskonale widok Chodowieckiego z 1773 roku, ulicy Długiej, jak Państwo widzą, z przedprożami, z bardzo pięknymi scenkami, z tutaj psem, który sobie idzie, z powozem, który jedzie. Ale ja chcę z Państwa uwagę zwrócić na tą postać, to przedproże, z dwoma lwami leżącymi, bowiem to jest właśnie ocieniony nieco drzewami dom, który w 1773 roku nabył Johann Hagen. Przechodzimy więc do aspektu nieuwidocznionego, co prawda, w tytule naszego dzisiejszego spotkania, ale mam nadzieję niemniej dla Państwa interesującego, a mianowicie Johann Hagen prywatnie. Zacznę od sprostowania. Otóż, proszę Państwa, bohater naszego dzisiejszego spotkania często jest mylony ze swoim stryjecznym bratem Johannem Wilhelmem. Johann Wilhelm żył w latach 1733-1800, a więc daty są bardzo zbieżne do tych, które przypomnę, nasz bohater żył od 1731 do 1802 roku, więc niemal doskonała zbieżność dat. Tenże Johann Wilhelm, zresztą ja sama pisząc tekst o Hagena, a i pan profesor Januszajtis, połączyliśmy, ja jakby za jego sprawą połączyłam te dwie postacie, ale później, kiedy zaczęłam wnikliwie zajmować się rodziną Hagenów, to stało się dla mnie jasne, że ten stryjeczny brat, syn Wilhelma Heinricha, prowadzi to do wielu nieporozumień. Nasz bohater używał jednego imienia, nie dwóch.